Dobra, co by tutaj nagrać? A! Co? Co? Dobra, dobra, już wiem. Siemanko, ja jestem Sedok i dzisiaj witam was w drugim odcinku z awataru w darmowym Photoshopie, czyli awatar Photopea. Będzie to druga część i kontynuacja. Nie wiem jak to zrobiliście, ale mega, mega dziękuję za 800 wyświetleń i 74 łapki w górę. Dzisiaj pokażę wam jakby drugą część tego poradnika. Jeśli wam się spodoba, napiszcie komentarz, że jest ok. Zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem. Zasubskrybujcie mój kanał, aby otrzymywać powiadomienia z każdego nowego materiału. Zapraszam na mój drugi kanał, tam są ciągłe streamy, co jakiś tam czas, co dwa dni, codziennie, zależy. Zapraszam was serdecznie i przechodzimy do poradnika, bo za niedługo mam lekcję. Więc witam was w drugim odcinku i w tym poradniku pokażę wam jak zrobić awatar. Druga część tego poradnika poprzedniego, więc wchodzimy jak zwykle na stronę Photopea, tworzymy plik nowy, wymiary mogą być 500x500, mogą być 600x600 i klikamy utwórz. Teraz zaznaczamy tą kółeczkę i przeciągamy nasze zdjęcie do tego programu. Gdy mamy swoje zdjęcie, przeciągamy je jako nowy plik do naszej Photopea. No i wypadałoby teraz wyciąć, więc klikamy narzędzie. Ogólnie możemy zaznaczyć to różdżką i wyciąć rzeczy, które tak naprawdę są tutaj niepotrzebne. Klikamy delete. Najlepiej robić zdjęcie na jakimś tle, gdzie jest mało wycinania, lub możemy usunąć to na Remove BG. Ja zaraz to zdjęcie i tak poprawię, bo to jest tak na szybko wycięte. Klikamy tutaj naszego pentula, przybliżamy, Ctrl z Altem na operze, inaczej to działa na przeglądarce Vivaldi. Musimy po prostu na tej warstwie z naszym zdjęciem przybliżyć i to powycinać. Ok, gdy wycięliśmy nasze zdjęcie, musimy je przerzucić teraz do naszego projektu z awatarem. Teraz klikamy kontrolki przekształceń i musimy sobie dopasować to zdjęcie, trzymając Shift z Altem do takich wymiarów, jakie nam się podobają. Może być na przykład no coś takiego. Zatwierdzamy. Musimy teraz znaleźć jakieś tło, które będzie pasować pod spód. Zmienimy sobie od razu nazwę tego na zdjęcie. Teraz wystarczy, że znajdziemy sobie jakieś tło, więc wpisujemy wallpaper na przykład 4K. Tak najszybciej będzie po znalezieniu tła. Klikamy kopiuj i musimy je wkleić. Teraz nie zadziała nam pewnie Ctrl T, bo przenosi mi to na inną kartę, więc musimy kliknąć kontrolki przekształceń, Shift Altem rozciągnąć i tak gdzieś wyśrodkować, dać to pod spód. Mniej więcej kliknąć Ctrl U. Możemy się pobawić nasyceniem. Ja to pokoloryzuję, będzie to w kolorze fioletowym i tutaj nasza barwa będzie, nasycenie najlepiej na 100 dać i nasza barwa będzie taka fioletowa. Jasność tego możemy sobie trochę przyciemnić, coś takiego, klikamy OK. Teraz to zdjęcie ma takie tutaj widzicie piksele, wchodzimy w rozmycie, zwiększamy przyciskiem, który jest obok myszki, taką klamrą. No i wystarczy, że sobie te boki lekko rozmażecie, żeby te piksele nie były aż tak widoczne. Ok, gdy to zrobimy, możemy sobie jeszcze to zdjęcie lekko obrócić i dać o coś takiego, żeby to było mniej więcej takie równe. Klikamy dwukrotnie na zdjęcie. Wystarczy, że teraz się pobawimy cieniem zewnętrznym i różnymi tymi efektami. Odległość dajemy na 0, rozpiętość zmieniamy, krycie dajemy na 100% i opcje mieszania na zwykłe. Obrysu nie dajemy, cień wewnętrzny również możemy dać na przykład w kolorze czarnym lub białym. Kolor biały będzie wyglądał tak, że po prostu jakby w środku tego zdjęcia, dajmy może na ekran, będzie taka biała jakby poświata. Możemy dać nakładkę i wtedy to będzie tak fajnie wyglądać, ten biały kolor wewnątrz nas, ale to wszystko zależy jak chcecie. Możemy dać kolor biały, możemy dać kolor czarny. Mówię, wszystko zależy od tego jak chcecie, żeby to wyglądało. Ja dam taki szary, ładnie to wygląda, jakby daje taki kontrast. Klikamy OK, Ctrl U i teraz możemy sobie troszeczkę pobawić się jasnością zdjęcia, nasyceniem, lekko nasycimy kolory, no i klikamy OK. Następnie możemy również, żeby dać na przykład farbę olejną, tylko nie za dużo po prostu, żeby to tak źle nie wyglądało, więc musimy sobie to sami tak naprawdę dostosować. Na przykład
coś takiego. Lekko poprawiliśmy, po prostu zrobiliśmy taką lekką farbę olejną. Teraz musimy dać tekst i różne efekty, bo to tak naprawdę się liczy na awatarze. Więc pobieramy czcionkę z internetu. Tak jak w poprzednich poradnikach mówiłem, pokażę wam jak ją wgrać i tak dalej. Czcionka na naszym awatarze to będzie Heaters, nie wiem jak to się czyta, font. Pobieramy go na pulpit, przeciągamy go na pulpit i z tego mamy tą czcionkę, czyli ją wypakowujemy, tak jakby wyciągamy, usuwamy to, wchodzimy do PhotoPay, klikamy narzędzie tekstu, zaznaczamy tutaj i wchodzimy, załaduj czcionkę i z pulpitu wybieramy czcionkę. Klikamy OK. Czcionka jest już w naszym programie. Dobra, gdy to mamy zrobione, przybliżamy, piszemy sobie SEE. Od razu zmienimy sobie czcionkę na tą, którą wygraliśmy. Jest ona mała, więc możemy ją powiększyć na takie 150 na przykład i dajemy kolor biały. Tak naprawdę to już zależy od was, czy chcecie taką czcionkę, czy nie. Znowu musimy kliknąć kontrolki przekształceń, żeby móc obrócić napis. Możemy jeszcze ją trochę zwiększyć tak naprawdę. Teraz klikamy Ctrl J, przesuwamy tą kopię, klikamy T na klawiaturze i tutaj niech będzie do. I teraz znów kontrolki przekształceń i ten napis lekko obracamy. Możemy go w sumie zmniejszyć, bo nam się nie zmieści na naszej pracy. To zdjęcie też trochę możemy zmniejszyć. I teraz w zależności od tego, czy chcecie napisy pod zdjęciem, czy nad, to już sami sobie wybieracie. Teraz zrobimy na szybko efekty na napisy. Ok, teraz wybieramy swoją jakby, no wasz nick. Dajemy na to cień i wybieramy kolor taki fioletowy, coś takiego. Klikamy OK, odległość zwiększamy. No a mniej więcej coś takiego, będzie to taki fajny efekt. Możemy również kąt zmienić sobie tego naszego cienia, ja dam takie coś. Następnie możemy dać również wewnętrzną poświatę albo cień wewnętrzny. Damy go na ekran, damy na przykład kolor czarny. Jak będzie widać, bo może być nie widać, nie będzie widać chyba, to na przykład damy tu mocniejszy fioletowy. Jest to taki fajny efekt, klikamy OK. Teraz klikamy styl warstwy, kopiuj i na dok styl warstwy wklej. Mamy zrobione napisy, co prawda są one takie proste do zrobienia. Teraz przesuwamy to pod spód, możemy scalić warstwy Ctrl E i już mamy nasze warstwy scalone. Teraz wchodzimy w to SEDOK, klikamy filtr, stylizacja i wind, czyli wiatr. No i możemy sobie trochę poprawić te efekty. Klikamy Ctrl J i dopiero teraz filtr, stylizacja, wiatr. Klikamy teraz OK i wybieramy gumkę. Zwiększamy tą gumkę i możemy tak trochę powycierać z napisów. To będzie taki fajny. Albo nie wycierać, wystarczy, że w sumie możecie zrobić krycie mniejsze i to będzie taki fajny efekt takiego poruszenia, takiego wiatru. Dajecie na, może być 80 i tak na awatarze będzie to tak widać, i tak na awatarze będzie to widać tak średnio pewnie, bo rzadko kto ma z tyłu napisy. Jeśli nie chcecie napisów, to możecie je usunąć. Teraz dodajmy paczki. Teraz przeciągamy paczkę, którą chcemy, do naszego programu, niech to będzie to. No i tak naprawdę tutaj to wybieracie co chcecie, już jest dobrowolne co wybierzecie. Dobra, szukamy ciekawych efektów i po prostu klikamy Ctrl C, Ctrl V jak się da, a chyba się nie da. No to po prostu musimy ten efekt jakby przeciągnąć. Rozciągamy to, klikamy teraz na tą warstwę, albo nie, to po prostu możemy ją obrócić, zatwierdzić i dać na górę, nad zdjęcie. Możemy to przybliżyć jeszcze bardziej, zmniejszyć trochę. Zatwierdzamy, klikamy Ctrl J i obracamy sobie te warstwy, coś takiego, żeby to też było z boku. Kolejne Ctrl J. Jezu, ciągle zapominam, klikamy Ctrl T. No i dajemy na przykład gdzieś to tutaj z boku. Ok, teraz te trzy warstwy, klikamy Ctrl E, scalamy je, dajemy je na ekran. No i krycie możemy zmniejszyć na takie 75, bo i tak tutaj główną robotę, albo dobra, może być na tą stówę, bo i tak tutaj główną robotę będą nam robiły efekty z tyłu. Możecie to zrobić też w inny sposób, nie tylko tak jak ja w poradniku.
To jest tylko przykład, liczy się to, żebyście sami potrafili coś takiego mniej więcej wykonać. No i teraz wchodzimy w tekstury i szukamy tekstur, bo tekstury robią naprawdę mega, mega robotę na grafikach i dają bardzo dużo. Dobra, wchodzimy i szukamy ciekawego efektu, może być na przykład ta kładka. Dajemy to oczywiście pod spód, krycie zmniejszamy, jest taki ciemny fioletowy. Szukamy dalej tekstur jakichś ciekawych. O, na przykład ta była ładna, przeciągamy ją tutaj. Możemy dać ekran tym razem, albo też nakładkę, nie, może jednak ekran. Wystarczy krycie zmniejszyć, no i macie z tyłu taką fajną teksturę. Dajmy 10, na krycie na 10. Jeszcze szukamy tekstur. O, na przykład ta jest też ciekawa. Przeciągamy, dajemy ekran, zmniejszamy tylko krycie. No i te tekstury dajemy tutaj. A ten nasz cień możemy trochę zmniejszyć. Możemy jeszcze mniej więcej go tak obrócić, żeby był tu z boku. Zatwierdzić, kliknąć Ctrl J i na przykład dać go jeszcze na przykład gdzieś tutaj, o, wokół coś takiego. I jeszcze raz Ctrl J i dać go z tej strony. Pewnie będzie trochę dużo tego, ale nie przyjmujemy się tym. Jeśli wam się nikt nie podoba, no to wiecie, możecie po prostu go usunąć. Teraz, gdy to mamy zrobione, dodajemy ostatnią teksturę. Ogólnie najlepiej się robi takie prace, gdy macie baner i z baneru po prostu możecie sobie odwzorować awatar, a samemu taki awatar robi się na pewno trochę ciężej, chyba że macie jakieś tam powiedziane, jak macie to zrobić. Z teksturami tak samo, musicie pomyśleć, jak to zrobić, które tekstury się nadają. Ja to daję przykładowe, żebyście zobaczyli, jak to mniej więcej wygląda. Dajecie ekran, zmniejszacie krycie, dajecie nową warstwę, dajecie ją na samą górę, wybieracie kolor fioletowy, taki mniej więcej podobny do tych, i wybieracie pędzel. Zwiększacie ten pędzel i robimy w ten sposób ukochane przez wszystkich światełka. Ok, światełka są zrobione, dajemy je oczywiście na ekran, chyba że nie jest ładnie, to możemy dać na zwykły, bo na zwykłym jest chyba lepiej nawet. Zdjęcie dajemy trochę na górę albo pod spód, to już jak chcecie. Krycie tego zmniejszamy na 80. I tak szczerze, że wam powiem, ten nick, no nie wiem, czy tutaj pasuje. Możecie zrobić go inną czcionką, większą, możecie się pobawić cieniami i tak dalej. Dodamy jeszcze światełka. Ok, światełka zostały dodane i jeszcze dodamy jedną warstwę takich mocniejszych, mocniejszego jakby fioletu, coś w ten deseń, żeby to jeszcze tak jakby podkreślić. Zmniejszmy trochę ten pędzel, dajmy to może na nakładkę. O, na nakładkę możemy dać też, to bardzo, bardzo fajnie wygląda. Teraz te trzy warstwy scalamy ze sobą, dajemy je na ekran lub nakładkę, nakładka, albo po prostu stawiam na zwykłym. Wybieramy gumkę. Dobra, jednak nie wycieramy tego z nas. Ok, więc tak by się to prezentowało. Możemy również wybrać gumkę, zmniejszyć twardość, zwiększyć tą gumkę i tak trochę powycierać sobie z tych warstw, na których mamy te wszystkie światełka. Robimy coś takiego, w sumie dajmy tu stówę, a tu dajmy zwykły. No i tak w sumie prezentuje się nasz baner. Czy jest on ładny? No, jak na darmowy program jest ok. Macie ze zdjęciem, macie z nickiem. Co prawda napisy powinny być może trochę lepiej zrobione, możecie to sami dostosować, możecie dać jeszcze więcej efektów, bo głównie tutaj efekty w tle robią roboty i światełka. Jak na darmowy program, to jest chyba ok. I widzimy się już na zakończeniu. Więc ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie. Wyszło mniej więcej ok. Jak na darmowy program, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję na kanale i możecie odserwować swoje prace w tym darmowym programie. Ja się będę z wami żegnał, wpadajcie na drugi kanał, na którym są live'y. Trzymajcie się, miłego dzionka wam życzę i cześć!